Taki oto skalniaczek. Tu mamy rogownica, bodajże się nazywa ta roślinka. Dalej mamy konwalię. No już praktycznie przekwitły. Tu zaraz będzie goździk. Kwitł. Mam różne rodzaje takich skalniaków. A u góry szykują się do kwitnienia goździki brodate. A tak wygląda to w całej pełnej krasie. A tu przekwitnięte oczywiście szafirki. Takie mają nasienniki, z których też się rozsiewają. A tu oczywiście ślimaczki. Ślimaczków jest bardzo dużo. Tu mamy firletkę kwiecistą. Będzie kwitła. Też się pięknie sama rozsiewa. Konwalie majowe jeszcze kwitną. Tworzą tu piękny taki zwarty kobierzec. Proszę, pozobaczcie. A co za zapach się z nich unosi. Cudowny. Tu mamy takie dwie roślinki. Na wiosnę myślałam, że całkowicie padły. Mianowicie juka ogrodowa. Widać, że środek jest żywy, więc mam nadzieję, że się weźmie za siebie i zacznie rosnąć. Tu mamy jeszcze róże. Wygląda trochę jak róża pomarszczona, ale to nie jest róża pomarszczona. Jest to róża taka okrywowa, jak to w babcinych ogródkach zwykle bywały. Pełna, pachnąca, śliczna. Nie rośnie wysoka, jakiś metr, 1,20 m. Co roku można ją ściąć przy samej ziemi. Ona pięknie odbija i pięknie kwitnie. A obok biały irys. Jeszcze nie kwitnie, ale kwitł będzie. Dalej mamy sumaka. I dalej mamy liliowiec. Liliowiec zakwitnie pięknie na pomarańczowo. Ma bardzo krótko wieczne kwiaty. Jeden otwiera się, drugi zamyka. I tak to pięknie wygląda. A tu są na jesieni kwitnące. Bodajże marcinki na nich swą. Albo jeszcze inaczej. Nie hortensje. Jak nazywają się kwiatki, które stawiamy na cmentarzu? Oj, zapomniałam. Widzicie, jak to jest z pamięcią. Kolejny ślimaczek. Trochę ich tu jest. Trochę pospadało pomiędzy rośliny, gdy obrywałam trawę, która tu rosła. Wyrasta pomiędzy. Proszę bardzo. A tu taka sobie ważka. Nie wiem, czy ją dobrze widać. Ucieka, chowa się, ale widać. Jest. Padało niedawno, więc te różne owady, takie trochę niemrawe są. W każdym bądź razie, ten kwiatek, z racji tego, że nie pamiętam nazwy, może wy pamiętacie, kwitnie na niebiesko. Wiem, że jest też odmiana różowa i biała. Ten jest niewysoki, ma około góra pół metra w dobrych warunkach. Tutaj jest trochę niższy z racji tego, że tu jest bardzo sucho. No to jest taki typowy skalniak, tylko tyle, że porośnięty. Porośnięty pięknym kobiercem konwali majowej.
Do usłyszenia w następnym odcinku.